No to o 4:00, w bukwie. Dobrze. Pośpiesz się, bo się spóźnimy na matmę. Daj moje książki. Oj, nie grzeb się tak, chodź już, no. Cześć. Cześć. Jutro o 14:00 czekam na twojego ojca. Mój ojciec, panie dyrektorze... Jesteś nas blisko rogi. Dziwne, że do tej pory nie miałem okazji poznać twoich rodziców. Ojciec nie przyjdzie. Czy woli, żebym ja złożył wizytę twojemu ojcu? Wątpię, aby pan się do niego dostał. Nie masz więc po co przychodzić do mojej szkoły. Od jutra. Od dziś. Proszę zabrać swoje rzeczy i fora ze dwora. Mój paniczu. Ja mogę iść. Tylko po co to panu? Proszę zabrać swoje rzeczy. Idź do domu. Jutro zgłosić się z ojcem. W przeciwnym razie proszę się nie fatygować. Zostaniesz karnie relegowany. Złamał cię? Próbowałem go brać basem, nie pęka. Wapniaka kazał przyprowadzić. No i co? Inaczej wyskoczę z budy. Zagraj do spółki ze swoim ojczulkiem. Niech zblatuje szefa i będzie wszystko okej. Nie przejdzie. Napuść starą. Wyjechała do Szwajcarii protezy robić. Inwalidka. Zęby, baranie. To klops. Słuchaj no. Czy szef zna twojego starego? No, czy go nie widział. No to po co ta mowa? Suń jakiemu prykowi za 200, naucz go co i jak ma gadać i posuwaj z nim do szefa. A co potem? Naciśniesz na kitę, podciągniesz się z matmy, gazetkę ścienną zrobisz, kółko i kebany w szkole założysz, szef na rękach cię będzie nosił. Taki sam wapniak jak wszyscy. Po cholerę masz starego martwić. I tak człowiek nerwami żyje. Racja. Spróbuję. Najlepszy byłby czerstwy emeryt. Jak myślisz, gdzie najłatwiej o emeryta? Bo ja wiem. W parku? Zaczynasz myśleć. Prój do łazienek. Panie czekają. Przyjedziecie tam po mnie. Alpaga i parterek. Niezły system. Stosowałem, dopóki mi nerki nie wysiadły. Na frasunek. Frasunek. Młody człowiek zalewa robaka. I coś się z wami dzieje. Ma się te kłopoty. Kto ich nie ma? Jest interes do zrobienia. Jaki? Za 300. Pójdzie pan do szkoły zamiast mojego starego. Dyrektor, pogada pan parę minut z dyrektorem i 300 polecą. 300 wypowiadasz? Myślisz, że dla takiego starego pryka jak ja, to harmonia forsy. No, jak ty myślisz? Kto ja właściwie jestem? O, ja wiem. Emeryt? Emeryt. To ja już tak wyglądam. Emeryt. To dlatego Zbyniowista mówił, żebym się przerzucił na Schopenfeldziarstwo. Że duże skoki to już nie dla mnie. No, ten twój stary to musi być nadziany facet. A gdzie ty właściwie mieszkasz? Dałbym znać, jakbym się namyślił. Nie ma na to czasu. Mów pan od razu. Przechodzi ten numer za 300, czy nie? 300. Najlepszemu fachowcowi Europy Centralnej 300. Szoruj, pętaku, bo z nerw wyjdę. Basia, 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 Basia. Muszę to przeanalizować. Sprawa jest przy pobieżnym jej rozpatrzeniu nie tak jednoznaczna, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Przy pobieżnym jej oglądzie nasuwa się myśl oszustwo. 300 zł. Nie przerywaj mi toku myślenia, mój chłopcze. Basia, 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 Basia. A więc mam za pieniądze oszukiwać nieznanych mi ludzi. Czemu ma służyć to oszustwo? Ludzie oszukują mnie od dawna, ale na próżno, na próżno. Wyłączę złych ze sprawiedliwych i będzie płacz i zgrzytanie zębów. 300 zł. Na pewno się panu nie przelewa. A dla mnie to istotnie szansa. 300 zł, które mnie zaproponowałeś, mój chłopcze, jest argumentem przemawiającym za tym,
że twoje intencje nie są czyste. Nie jest złem oszukiwać. Ale jest złem oszukiwać w złej wierze. Przyjmij to za naukę. I nie płosz mi moich wiewiórek. Ono tu. Przyjm moje błogosławieństwo. Położę na tobie moje ręce. Coś pan, świadek Jehowy? Co ty głupi jesteś? Jestem święty Franciszek. Kolejne jego wcielenie. Basia, 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 Basia. Piękno ciała potrafili tak oddać tylko starożytni. Ewentualnie ekwiwalent pieniężny, zwrot kosztów. Proszę mi nawet o tym nie wspominać, panie... Zenku. Aha. Zenobiusz. Idiotyczne imię. To matka. Dlaczego idiotyczne? Piękne, niecodzienne. Rozumiem młodych ludzi to, że może mogą im się zdarzyć przykre, jak to mądrze powiedziałeś, delikatne sytuacje. My starsi jesteśmy od tego, aby z wyrozumieniem i przyjaźnią traktować trudności młodego życia. Ale musisz mi opowiedzieć pewne szczegóły. Mam w domu niezłą kawę, zacny koniak. Kieliszek nam nie zaszkodzi przed podjęciem ostatecznych decyzji. Zapraszam. Nie ze mną te numery. Pa. Dzień dobry. Ładny samochód mamy. Pożyczony, co? Pożyczony. O co chodzi? Dokumenty, proszę. Prawo jazdy? Jest w środku, trzeba spojrzeć. Może stop? Może mrugacze włączyć? Dziękuję. Proszę pozdrowić tatusia i powiedzieć mu, że kapral Garbaty z trzeciej kompanii kłania się. W powstaniu byliśmy. Proszę powiedzieć, że gratuluję mu dobrze wychowanego i kulturalnego synka. Do widzenia. Mentownie. Kniecie z gwizdkami. Stary, trafiłeś coś? Jednego włamywacza, jednego pedryla, jednego wariata. O reszcie nie ma co mówić. Nienormalni ludzie, pieniędzy nie chcą. Najlepszy byłby czerstwy emeryt. Jak myślisz, gdzie najłatwiej emeryta? Oczywiście nad Wisłą. Łowi ryby. Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Niech mój stary idzie do szefa i z nim załatwia. Ja się na świat nie prosiłem. Będę się byle czym przejmował. Nudni jesteście, jedziemy, gdzieś nie jedziemy. Mam wolny kwadrat. No, lecimy. O ile go znam, to nie podpiszę. Będzie się bał naruszenia rezerw eksportowych, a wiecie, co to znaczy niewykonanie planu eksportu. No więc dobrze, chcecie go pominąć? Jak wy to sobie wyobrażacie? Nie pominąć to strata co najmniej 2 tygodni. No tak, ale... Witold ma rację. Trzeba będzie załatwić sprawę na najwyższym szczeblu. Nocny Marek. O której to się wraca do domu? Muszę z tobą porozmawiać, tatusiu. Teraz jestem zajęty. Chciałem cię prosić. Co, znowu wszystko wydałeś? Przecież niedawno dostałeś ode mnie. To nie to. Czy mógłbyś jutro o 2? O 2 mam ważną konferencję. Chyba wieczorem. Nie, wieczorem mam naradę. W takim razie pojutrze. Pojutrze. Pojutrze też będziesz miał ważne posiedzenie. Mój syn. Sprawa jest naprawdę poważna. Jutro się z nim spotkam, porozmawiamy po przyjacielsku. Powinien zrozumieć, że nie chodzi tutaj o podrywanie autorytetu.
bierze? Nie. Fenol. Długo pan tak łowi? 40 lat. To jeszcze przed wojną. Przed wojną. Lepiej brały. Na pewno. Fenolu nie było. Ryba była. Można popatrzeć. A patrz sobie. Może coś przekąsimy? Proszę, niech się pan poczęstuje. A ty, ty czego właściwie? A nic. Widzę, człowiek stoi od świtu. Pewnie głodny. A, głodny. Posiedzę. Do szkoły i tak iść nie mogę. Bo co? Ojca kazali przyprowadzić. Inaczej mnie wyleją. Ale ojciec nie może przyjść. Błędne koło. Czyli zagadka życia, co? Tak jakby. Ojciec leje? Gdzie tam? Mnie lał. A dlaczego nie leje? Nie ma tego zwyczaju i w ogóle. Nerwowy, zalatany. Z sercem kiepsko. Boisz się, że go szlak trafi, co? Może i tak być. Napas kuziłeś, a sprzątnąć się nie chce. Ano siedź sobie. A pan by nie poszedł do szkoły zamiast mojego ojca? Ty chory jesteś? Nienormalny? Mojego ojca tam nie widzieli. Dyrektor powie panu, że jak będzie tak, jak jest, to będzie źle ze mną. Pan tego wysłucha i powie mu, że się mną zajmie. Ja? Za jakie grzechy? Nie chcę za darmo. Dostanie pan 300. A jaki to kurs? Co? Gdzie ta szkoła? Nie tak daleko. Cała sprawa zajmie panu godzinę, nie więcej. Musimy tam być o 2. Mam tu coś mocniejszego. Proszę, niech pan sobie golnie. Zdrowie mojego starego. Leży w szpitalu. Kiepsko z nim. Bomby ty mnie, synku, wstawiasz. A wypić można. Jak się nazywasz? Lipowski, Zenek, Zenobiusz. Dymek jestem, Hipolit. A ty z tych Lipowskich może co to masarnie mieli na Szmulowiźnie? Nie. Szkoda, zacna rodzina była. Salcesor Szwabski, bracie, mieli pierwszorzędny. Inne wyroby. Stary Lipowski jeszcze wykorkował przed wojną. Bo się przeliczył. Jak to? Myślał, że dopiero wypił pół litra spirytusu, a to już był litr. Więcej organizm nie przyjął. Nieboszczyk zjadł do tego ćwiartkę cielęciny. Wdowa mówiła, że to właśnie ta cielęcina go tak załatwiła. Zamoliła mu wątpia. Dawne czasy. Byli ludzie, minęli. Czasy. No i co ja mam z tobą zrobić? Taki już mój fach, pomagać ludziom. Szkoda mi twojego starego. A tobie i tak się do uszu wody naleje. Zmądrzejesz to dobrze, nie zmądrzejesz, to pójdziesz na złom. No. To zwijamy majdan. Trzeba się przebrać. Zaraz 2. Cholera, żeby gdzieś kolana o ladę nie oparł. No, jak tam, synu? Brrr, fela.
Limuzyna, motor jednokonny z owsianym napędem. Niech skonam, aleś trafił na wykopalisko. Zamknij dziób, baranie, teraz już za późno. Nie no, prezentuje się możliwie. Zasuwaj, stary, do szefa, będziemy mieć to już raz z głowy. Teraz to już trzeba brać na konno. Dzień dobry, panie Lipowski. Servus. Dzień dobry. Pan pozwoli, panie Hipolicie. Nie z batem, panie Lipowski. Koledzy przypilnują, wszystko będzie w porządku. No dobra, tylko pilnujcie dorożki. Niech pan wchodzi. Płaszcz! Co płaszcz? Do szatni oddam. A. Chwileczkę, chwileczkę. Chodźmy już, chodźmy. Zaraz. Proszę. Mój ojciec, panie dyrektorze. Tatusiu, to jest nasz pan dyrektor. Dzień dobry. Pięknie. Tutaj pięknie u pana dyrektora. Pałac, nie szkoła. Jest w tym część pracy nas wszystkich. Nie mówiąc o ludziach pańskiego pokroju. Że nie wy, ja? Komplemencias pana dyrektora. No, do każdej butelki wprawdzie się dopłaca na ten fundusz, ale co to znaczy? Ale żarty na bok, panie dyrektorze. Innym razem pogadamy sobie o starych Polakach. Teraz, zdaje się, mieliśmy mówić o młodych. Właściwie, prawdę mówiąc, inaczej sobie pana wyobrażałem. Ja tam odwykłem wyobrażać sobie ludzi. Sparzyłem się na tym. Biorę ich takimi, jakimi są. Doświadczenia pan miał ciężkie zapewne. Przeżyło się niejedno. Do szkół, prawdę mówiąc, niewiele uczęszczałem. No i nie do takich jak pańska. Rozumiem. Więzienie było uniwersytetem. Że niby jak? Przepraszam, być może potrąciłem bolesną strunę. Przykro mi, że i ja do pańskich niełatwych trosk muszę dorzucić jeszcze jedną. Lipowski, wyjdź i zaczekaj na korytarzu. A nie, niech lepiej zostanie i posłucha. Zaczniemy od tego, że pański syn jest zdolny, bardzo zdolny. A to dobrze. Ale zdolności swoje wykorzystuje po to, aby w maksymalny sposób unikać uczenia się. Co, leń? To nie to. Lampartujesz, aniołku. Tak się to dawniej mówiło. Czy pan interesował się, co pana syn robi z wolnym czasem, poza szkołą, poza domem? No nie. Nie było sposobu. Widzi pan, panie dyrektorze, ja tam nigdy tego wolnego czasu, prawdę mówiąc, nie miałem. Jeśli teraz wyskoczę na ryby, to mam wyrzuty sumienia. Ochorowało się od świtu do nocy. Czasami bez snu przekąsił człowiek, byle co, przedrzemał się i dalej w okoniku. Teraz już nie mam tyle siły. I kiedy
przyjdzie mi tą stajnię wyprzątać. Stajnię Augiasza. Jak proszę? No tak. Jednym słowem, rozumie pan. Rozumiem. Rozumiem w pełni, ale szkoła nie jest w stanie bez pomocy rodziców. Zadam pytanie. Zenek, ile pieniędzy dostałeś od ojca? 500 wczoraj. A czy pan wie, jak syn wydał te pieniądze? Nie. A poza tym, ten samochód. Samochód? Nie ma w tym nic drożnego, że pan synowi daje samochód. Politechnizacja. Rozumiem. Libowski, wyjdź! Zaćwiczę! Zatłukes! Skórę z łobuza zdejmę. Ale niech pan się uspokoi, to są zbyt skrajne środki. Ale ma pan kij w garści, nie wie pan, co z nim zrobić. Daruje pan współczesna pedagogika. Ale mnie ojciec lał, ojca lał dziadek, aż tyłek taś wołał. Nie tędy droga, powinien pan zaapelować do jego ambicji, jego uczuć, jego sumienia. Oszukał mnie starego durnia. Niech pan nic nie robi w zdenerwowaniu. Proszę pana, a może to ja zbyt surowo, zbyt alarmistycznie przystąpiłem do sprawy? W dechę pan się spisał. Tylko z tymi butelkami mógł być obciach. Co on tam panu jeszcze natruł? Chwileczkę. 300.